Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Mecz rozpoczął się dobrze dla gospodarzy. Dwa rzuty wolne na dwa punkty zamienił Marcin Kolowca. Było to pierwsze i zarazem ostatnie prowadzenie WKK w tym meczu. Później tempo dyktowali zawodnicy z Nysy Kłodzkiej. Raz grali lepiej, raz gorzej, ale wszystko odbyło się po ich myśli. Wygrana Nysy nie była zagrożona. Już w pierwszej kwarcie przyjezdni momentami pokazywali wielką klasę, szczególnie w defensywie. Gospodarze musieli ciężko pracować na dobre pozycje do rzutu. Wielokrotnie nie potrafili do nich dojść, stąd rzuty złe i niecelne. Drużyna Tomasza Niedbalskiego jednak również dobrze grała w obronie, stąd po 10 minutach na tablicy świetnej widniał wynik 13-17. Dwie pierwsze akcje drugiej kwarty wyprowadziły wicelidera drugiej ligi na kilkunastopunktowe prowadzenie. Wrocławianie walczyli z całych sił, ale szybko Doral uzyskał 14 oczek zaliczki. Dwie dobre akcje na finiszu kwarty spowodowały, że po 20 minutach WKK przegrywał różnicą 10 oczek. W drugiej połowie do pewnego momentu wszystko przebiegało po myśli gości. Prowadzili różnicą kilkunastu punktów. WKK jednak się zebrał. Po kilku skutecznych akcjach w ataku gospodarze zmniejszyli dystans do 6 punktów. Odpowiedź rywali błyskawiczna. Za trzy trafił Marcin Kowalski. Jeszcze na finiszu tej części znów Doral miał ponad 10 punktów przewagi. Ostatnia kwarta niewiele zmieniła. Kibice mogli być nieco rozczarowani, szczególnie skutecznością. Nie trafiali bowiem solidarnie i jedni i drudzy. Ekipie z Nysy Kłodzkiej jednak było to nawet na rękę. Ostatnie sekundy bez emocji, pod ich pełną kontrolą. Ostatecznie Doral wygrał różnicą 14 punktów i wciąż ma szansę na zajęcie pierwszego miejsca. Najwięcej punktów dla gospodarzy, 22, uzyskał Marcin Kolowca. Koszykarzy WKK wspierał z trybun Robert Skibniewski. Taki rozgrywający drużynie Tomasza Niedbalskiego na pewno by się przydał. Bardziej jednak na parkiecie jak na trybunach. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl